Jak rozróżnić dzieło Boże od dzieła ludzkiego? No bo przecież ja i ty chcemy absolutnie we wszystkim wypełniać Jego wolę. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś największym dziełem Boga, bo tak możemy powiedzieć o cudzie wcielenia, Ty, który pokazujesz nam to dzieło, które nieustannie się dokonuje przez Twoją eucharystyczną obecność, a dzisiaj nad dziełem Bożym chcemy się pochylać. Jakże nam potrzeba, Panie, cierpliwości, o której święty Franciszek Salezy napisał tak. Cierpliwość w życiu musi być naszym chlebem powszednim, a zwłaszcza z nami samymi, bo bardziej od każdego innego sobie ciążymy. Daj nam, Panie, w cierpliwości oczekiwać na to, czego od nas pragniesz i robić tylko to, czego Ty będziesz chciał. Działaj w nas, Jezu. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Witam Was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kiedy słuchałem różnych opisów tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo rzadko słyszałem interpretację tego pierwszego zdania. Dlatego też we wstępie, wprowadzeniu, przed tym, zanim pokłoniliśmy się Jezusowi, bardzo jasno chciałem oddzielić dzieło Boże od dzieła ludzkiego. Dlaczego jest to tak istotne? No tak jak powiedzieliśmy sobie już dzisiaj, dlatego że po pierwsze chcemy wypełniać wolę Bożą i to jest pragnienie naszego serca. Nie chcemy robić rzeczy gdzieś podświadomie, jeżeli już idziemy po tej drodze Pana, rzeczy, które my byśmy chcieli, bo skłaniamy się przez patrzenie na to, jak On działa, w tę stronę, by robić to, co On chce. No i jak ten fragment pasuje do tego, o czym mówię? Moi drodzy, jest to konkretny czas, konkretne miejsce, konkretna osoba, która jest posłana do konkretnej innej osoby. Widzisz tutaj coś, co powinno nas zainspirować? To jest to, co czyni Bóg jako pierwszy. To Bóg wychodzi z inicjatywą. To Bóg sprawia, że ten anioł w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonym sposobie działania, do określonej osoby idzie z przesłaniem. Tego mamy się nauczyć z dzisiejszej Ewangelii, ponieważ na tym właśnie polega dzieło Boże, że to Bóg, wychodząc z inicjatywą, daje nam łaskę przyjęcia tego, co On chce, abyśmy zrobili, by to było to, co On chce, a nie co nawet my pomyśleliśmy, że możemy zrobić. Ktoś powie, no świetnie, to jak to rozpoznać? To jest w ogóle zupełnie inny temat. I prawdopodobnie zajmiemy się w tym w kontekście dzieła Bożego. Natomiast nas interesuje dzieło Boże. Ktoś powie, jak to bardziej zrozumieć? Możemy to odwrócić trochę taką metodą scholastyczną, pokazując drugi kierunek czy drugi koniec kija. Niektórzy tak to upraszczają. Bardzo często popiszemy programy. Załóżmy, masz program jako duszpasterz, albo żona na męża, albo mąż na żonę. Oczywiście trochę teraz ironizuję, proszę mi wybaczcie. Piszesz to, rozpisujesz pewną strategię działania. Mówiliśmy sobie w jednym z filmików, niektórzy się głęboko przejęli zapewne, że strategia jest bardzo potrzebna. I masz cały program do przeprowadzenia w konkretnych sytuacjach, jakie masz procedury zastosować, czego ty chcesz, jakimi kanałami chcesz przeprowadzić takie, a nie inne rozwiązania. No wydaje się być to wszystko super poprawne, rzeczywiście przemyślane, przerobione. Ale tak działa korporacja, sorry. Jak to?
No tak działa korporacja. Dzieło dla Pana Boga właśnie polega na tym, że opracowaliśmy już wszystko, a potem idziemy do Niego i mówimy, no weź Panie, pobłogosław. A Bóg mówi, dziecko moje, mi w ogóle nie chodzi o to, żebyś szła w tę stronę. Ale Ty mówisz, no ale przecież ja już wszystko opracowałem, ja wiem, co mam robić. Jeżeli w ogóle usłyszysz to, że On Ci powie, że nie chce, żebyś szedł czy szła w tę stronę, to już jest całe szczęście, bo okaże się, że w ogóle jest szansa nie wchodzić w jakiś projekt, który nie jest Jego, tylko Twój. Ale to jest właśnie dzieło dla Boga. I powiem Wam, że na zajęciach z Akademii Rozwoju, które prowadzę od 7 lat w tym kluczu ewangelizatorów, nieustannie biorę ten temat jako pierwszy na pierwszych zajęciach, pokazując ewangelizację dla Boga i ewangelizację Bożą, pokazując aspekty, dając konkretne przykłady. Mówię o tym na pierwszych zajęciach 1,5 godziny. No bo przecież wielu z nas jest sfrustrowanych tym, że nie ma owoców jakiegoś działania, tylko dlatego, że wymyśliła coś, na co chce Boże błogosławieństwo. Czy Bóg się do nas przyznaje? Oczywiście, że do każdego dobra się przyznaje. No, kiedy mamy w historii narodu wybranego, że Bóg ich posyła po prawo, upraszczając, a oni idą w lewo, to Bóg ich nie zostawia, idzie razem z nimi. Ale czy Bóg chce, żeby oni szli w lewo, kiedy On im pokazał prawo? Oczywiście, że nie. Więc nas w naszym życiu, kochani, powinno interesować tylko dzieło Boże. Ponieważ wtedy nie robimy czegoś dla Boga, tylko stajemy się pomocnikiem, Jego pomocnikiem w dziele, które On robi. A to jest zasadnicza różnica. Ktoś powie, proszę księdza, to jest szaleństwo. Ja pamiętam, jak ponad 20 lat temu na rekolekcjach ignacjańskich ze wspólnotą Szemenef z Leo Fabrem doświadczyłem tej łaski rozpoznawania dzieła Bożego kontra dzieło dla Boga. Runął mój świat tak po ludzku. Bo zobaczyłem, ile razy ja w swoim życiu no dokładnie tak robiłem. To nie jest wykluczone, że ja jeszcze tak nie zrobię, że jeszcze się nie dam wkręcić. Na pewno świadomie tak nie zrobię. I przykład. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, w której trwamy na modlitwie i Pan Bóg na tej modlitwie posyła nas do konkretnej parafii, w której mamy przeprowadzić misję świętej. Myślisz sobie, Panie Boże, ja mam zaproszeń na kilka lat do przodu, a ja mam dzwonić do jakiegoś księdza, do jakiejś konkretnej parafii, mało tego, jeszcze na drugim końcu świata, bo to w zupełnie innym kraju. To jak to będzie? Jak to się stanie? I dostajesz słowo poznania, które pokazuje Ci całą procedurę tego wszystkiego. Konsekwencja tego jest taka, że jedziemy tam, a tam, na tej parafii, od 7 lat nie ma rekolekcji, ponieważ ci, którzy prowadzą tę parafię, jest to parafia nie terytorialna, tylko personalna, wyszli z takiego założenia, rozeznając tak naprawdę duchowo, według nich, jak tę parafię prowadzić, że właściwie Polonia nie przyjdzie na żadne rekolekcje, więc raz w tygodniu, w ciągu tygodnia, gdy będzie dla nich msza, to będzie wszystko. Okazuje się, że ta parafia czeka na rekolekcje 7 lat, a wspólnota będąca przy tej parafii od 7 lat modli się o to, żeby ktoś do tej parafii przyjechał, proponując księżom ciągle i na nowo, zaprośmy kogoś. Wiecie, jakie dzieła Ducha Świętego tam się działy wobec 7 lat modlitwy o rekolekcję? Ja mógłbym nagrać o tym cały godzinny materiał, pokazując, co Pan Bóg zrobił na tych konkretnych rekolekcjach. Kochana siostro, drogi bracie, dzieło Boga zaczyna się od wyciągniętych rąk, pustych rąk.
kiedy klękasz przed Nim, kiedy mówisz: Panie, Ty masz rozwiązanie na to, na co ja nie mam rozwiązania. Ty masz światło na to, na co ja nie mam światła. Ty masz mądrość przewyższającą moją mądrość. Więc pozwólmy, jak mówi święty Paweł, pozwólmy sobie na ten luksus wpatrywania się w rzeczy niewidzialne. Dzisiaj, przepraszam, niektórzy się uśmiechają, widząc ten kubek po raz kolejny. Lubię braci kapucynów, franciszkanów w ogóle, Golgotę Młodych też. Ale żadne lokowanie produktu. Chcę Was poprosić o modlitwę, bo od wczoraj trwamy na rekolekcjach w Starym Opolu koło Siedlec, więc gdyby ktoś chciał się dołączyć do tych rekolekcji, to do 21 grudnia te rekolekcje trwają. Ja Was zapraszam dzisiaj do refleksji na koniec praktycznie tego Adwentu, ostatnie dni Adwentu, która będzie polegała na tym, żeby w komentarzach podzielić się, uwaga, jakimiś dobrymi myślami z rekolekcji. Mam nadzieję, żeście je przeżyli, no bo skoro koniec Adwentu, to są ostatnie momenty na to, żeby podsumować tenże czas. Wpiszcie to. Kto oczywiście chce, nawet jeśli będzie mniej komentarzy dzisiaj, to nie przejmujmy się tym. Piszmy, dzielmy się dobrem, niech ono nas buduje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.